Nazywam się Antonina Poniatowska i jestem zoofizjoterapeutką, czyli zajmuję się fizjoterapią zwierząt. Rok prowadzę już swoją działalność, w zeszłym roku w marcu dokładnie otworzyłam firmę. Wszystko zaczęło się od tego, że mój pies w liceum, jak byłam, zachorował i szukałam wtedy dla niego pomocy. Dowiedziałam się krótko przed maturą, że istnieją takie studia jak zoofizjoterapia w Bydgoszczy i tam jakby poszłam, skończyłam studia i rozpoczęłam pracę w tym zawodzie. Z programu Wsparcie w Starcie uzyskałam 100 tysięcy złotych, które w całości wykorzystałam na zakup bieżni wodnej, która z powodzeniem jest wykorzystywana u mnie w gabinecie. Bardzo chciałam mieć pełen sprzęt w gabinecie, na niektóre rzeczy gdzieś tam miałam odłożone pieniążki, a bardzo by mi zależało na bieżni wodnej, która bardzo dużo kosztowała i nie byłam w stanie jej sfinalizować, więc zaczęłam szukać w internecie, gdzie mogłabym pozyskać dane środki i tak wpadłam na program Wsparcie w Starcie, gdzie mogłam otrzymać bardzo dużą kwotę o bardzo korzystnym oprocentowaniu i zdecydowałam się, dostałam pieniądze i dzisiaj tą bieżnię użytkują wszystkie zwierzęta. Bieżnia wodna jest bardzo pomocnym narzędziem w doprowadzaniu psów do sprawności, gdyż pozwala na trening bez obciążenia stawów. Bardzo dużo psów, które są na przykład po operacji kręgosłupa i nie chodzą w bieżni wodnej, zaczynają chodzić, gdyż ona odciąża nam psa i wypiera ku górze. Tak, najbardziej w mojej pamięci zawsze zostają te przypadki najcięższe, czyli psy, które są wnoszone na rękach właścicieli, a za 2-3 tygodnie wychodzą o własnych siłach. Jest dużo takich psiaków, w mojej pamięci starszy labrador, który właśnie nie chodził, a po 2 tygodniach zaczął chodzić, czy inne podobne przypadki. I właśnie takie momenty, kiedy ten pies z radością biega o własnych siłach, jest to dla mnie największa satysfakcja.